22-letnia podróżniczka zaginęła bez śladu. Nagły zwrot w sprawie sprawa Gabby Petito. Zniknął także jej narzeczony. Zwrot w sprawie Gabby Petito. W Stanach Zjednoczonych trwają poszukiwania 22-latki, która razem z narzeczonym podróżowała po kraju, zbierając informacje do bloga podróżniczego. Na początku września słuch po Gabby zaginął, a z podróży wrócił tylko jej narzeczony. Teraz okazuje się, że także on zniknął. 22-letnia Gabby Petito i 23-letni Brian Laundrie podróżowali wspólnie po USA. Po 4 miesiącach wyprawy para się pokłóciła. Mężczyzna wrócił do domu sam około 1 września. 11 września bliscy Petito, zaniepokojeni kilkudniowym brakiem wieści od Gabby, zgłosili jej zaginięcie. Narzeczony blogerki odmawiał jednak współpracy ze służbami. Policja na Florydzie jest przekonana, że Laundrie posiada informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Petito. Zaginięcie Gabby Petito. Zwrot w sprawie. Tymczasem rodzina 23-latka zgłosiła w piątek jego zaginięcie. Jak przekazali służbom, od wtorku nie mają kontaktu z Brianem. FBI i lokalna policja wydały oświadczenie, w którym wyraziły frustrację, że rodzina mężczyzny nie współpracuje ze służbami i czekała kilka dni, by zgłosić jego zaginięcie. Od 6 dni Departament Policji w Northport i FBI błagają rodzinę o skontaktowanie się ze śledczymi w sprawie narzeczonej Briana, Gabby Petito. Bliscy Laundriego, dopiero w piątek po raz pierwszy szczegółowo rozmawiali ze śledczymi, czytamy w komunikacie. Policja powiadomiła, że Laundrie nie jest ścigany za przestępstwo, a służby prowadzą poszukiwania dwóch zaginionych osób. Bliscy Petito uważają jednak, że narzeczony Gabby nie zaginął, a ukrywa się przed służbami. Richard Stafford, prawnik rodziny Petito, powiedział w krótkim oświadczeniu wysłanym do CNN: cała rodzina Gabby chce, aby świat wiedział, że Brian nie zaginął, on się ukrywa. Gabby zaginęła. Policja opublikowała wideo wcześniej. Policja opublikowała film z osobistej kamery jednego z funkcjonariuszy, który w połowie sierpnia zatrzymał parę do kontroli drogowej. Stało się to po tym, jak policja została wezwana do kłócącej się pary. W trakcie rozmów z policjantami Petito i Laundrie przyznali, że wcześniej się kłócili. Gabby miała podrapać narzeczonego po twarzy. Młodzi zapewnili jednak, że się kochają i są zaręczeni. Policjanci zasugerowali, że Laundrie i Petito powinni spędzić noc oddzielnie.